widzów kanału zapraszamy na film. Chorwacja przyciąga wielu turystów. Słoneczne plaże i błękitne morze z krystalicznie czystą wodą wzdłuż wybrzeża chorwackiego działają jak prawdziwy magnes. Również my jesteśmy zauroczeni tym podwodnym rajem, który dostarcza wielu wspaniałych wrażeń dla osób, które lubią choćby z maską i fajką zanurzać się w ciepłe wody Adriatyku. W wodach Morza Adriatyckiego tworzą się prądy morskie płynące wzdłuż wybrzeża chorwackiego z południa na północ, a wzdłuż wybrzeża włoskiego z północy na południe. Wysoka temperatura słonych wód powierzchniowych oraz związana z nią cyrkulacja jest odpowiedzialna za niską produkcję organiczną, wpływającą na krystaliczną czystość wód chorwackiego wybrzeża. Chorwacja w dużej mierze zawdzięcza to odpowiedniej szerokości geograficznej oraz typowi kamienistego wybrzeża. Adriatyk jest ciepłym morzem, ze średnią temperaturą w miesiącach letnich wynoszącą 21-24 stopnie. Zimą obniża się do 12-15 stopni w skali Celsjusza. Tak wysoka temperatura powoduje, że woda odparowuje, a zasolenie wzrasta. W Morzu Śródziemnym zasolenie sięga do 4%. Oznacza to, że w 1 kg wody znajduje się około 40 g soli. W stosunku do średniej mórz na świecie, wynoszącej około 3,5%, to widoczna różnica. Dla porównania woda powierzchniowa Bałtyku ma tylko około 1% soli. Nieco bardziej zasolona od Morza Śródziemnego jest tylko miejscami Morze Czerwone. Zasolona woda ma większą gęstość, która zwiększa wyporność. Pomaga to w łatwiejszym utrzymaniu się na jej powierzchni. Nauka pływania w tak sprzyjających okolicznościach to prawdziwa przyjemność. Nie możecie tylko zapomnieć absolutnie o niezbędnym elemencie spokojnego wypoczynku, czyli odpowiednim obuwiu do wody ze specjalną gumową twardą podeszwą. Pomoże Wam to uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Takie obuwie chroni stopy przed kolcami jeżowców, a także ostrymi kamieniami na żwirowych plażach. Nadepnięcie na jeżowca jest bardzo przykre w skutkach. Kolce są niezwykle łamliwe i trudno je wyjąć bez pomocy lekarskiej. Wzdłuż wybrzeża chorwackiego znajduje się najwięcej wysp z 1200, jakie są na całym Adriatyku. Tylko 69 z nich jest zamieszkałych. Charakterystyczny dla Chorwacji typ wybrzeża z mnóstwem wysepek nazywany jest wybrzeżem dalmatyńskim. Mamy nadzieję, że wody Adriatyku również i Was zachwycą.
to już koniec tej filmowej relacji. Gorąco zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia wkrótce.